Dzień dobry Państwu, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Sezon 2018-2019 piłkarskiej Lotto Ekstraklasy w ubiegły weekend dobiegł końca. KGHM Zagłębie Lubin rozgrywki zakończyło na 6. miejscu. Gdzieś tam pierwsza runda była taka trudna. Dużo osób odeszło, mieliśmy troszeczkę nowych twarzy. Potrzeba było czasu, żeby to wszystko poukładać. Trener wziął się za nas. Skleił naprawdę na obozie, myślę, fajną ekipę, która przede wszystkim oddawała serce na boisku. Myślę, że czasami jak brakuje przez jakąś chwilę umiejętności, to myślę, tym sercem naprawdę na boisku można nadrobić. No i myślę, że no, tylko z dumą można patrzeć, bo to serce widać, że chłopaki oddają za Zagłębie, za klub. No i można, myślę, spokojnie patrzeć w przyszłość, bo myślę, że będą z tego ludzie. Ale no myślę, że możemy pozytywnie patrzeć w przyszłość, bo mówię, no... Drużyna, mimo tego, że graliśmy na Legii, która grała dzisiaj przecież o Mistrzostwo Polski, popsuliśmy im nastroje, no i mówię, i możemy z dumą, myślę, w szatni wrócić, zejść i popatrzeć sobie w oczy, że każdy dał siebie maksa i można spokojnie. Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki po raz drugi zorganizuje turniej koszykówki młodzieżowej. W zmaganiach wezmą udział 4 zespoły naszego regionu. W tym roku SMK Lubin ponownie zaprosiło ekipy Strzebnicy, Legnicy, a także Rawicza. Rok temu najlepsi okazali się koszykarze zespołu Rawi. SMK zajęło 3. lokatę. Bogatsi o doświadczenie, w tym roku Lubinianie liczą na wyższą lokatę. No tak, będziemy na pewno chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, dlatego że no jest to taka mała rywalizacja. Chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Będą te same kluby, będzie może się poprawimy, sprawdzimy swoje umiejętności. No jest na pewno nam bardzo miło, że po raz drugi jesteśmy już gospodarzem tego turnieju. Na pewno będzie fajnie, jeśli chodzi o te drużyny, dlatego że myślę, że im też będzie na pewno miło w tym naszym gronie. Podobnie jak przed rokiem, tak i tym razem organizatorzy mogą liczyć na wsparcie radnego miejskiego Tomasza Górzyńskiego. Wspieram koszykówkę, szczególnie tą właśnie młodych ludzi, którzy grają w koszykówkę. To jest drugi turniej organizowany przez SMK. Pierwszego miałem też przyjemność być patronem, także od początku mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie kontynuowana dalej. I bardzo się cieszę, serdecznie zapraszam wszystkich na ten turniej. Kolejny raz w organizację turnieju na najwyższym poziomie zaangażowali się rodzice młodych koszykarzy, a zarazem sympatycy SMK Lubin. To nie można powiedzieć, że to jest praca, bo to jest przyjemność. Robimy to dla naszych dzieci, tak? Robimy to dla naszych kadetów. To nie dzieci, to kadeci. Czyli jesteśmy już troszeczkę wyżej, czyli jesteśmy już jeden schodek wyżej, jeżeli chodzi o grupę. Teraz jesteśmy już kadetami. Mówię jesteśmy, bo my razem z tymi naszymi chłopcami cały czas żyjemy, cały czas to przeżywamy. I jest to dla nas wielka przyjemność móc organizować taki turniej. Młodzi koszykarze zagrają na parkiecie sali gimnastycznej przy ulicy Ken w Lubinie 1 czerwca. Start zawodów o godzinie 9:45. Zawodnicy bilardowej Ekstraklasy rozegrali kolejne spotkania ligowe. Bardzo dobrze podczas ostatniej sesji spisali się reprezentanci DSB Tiandę Lubin. Po 6 kolejkach lubińscy bilardziści plasują się na 2. miejscu w tabeli Ekstraklasy. W ostatniej serii DSB zmierzyło się z zespołami z Warszawy, Kielc i Sokółki. Zakończył się 2. zjazd tej właśnie ligi. Wiadomo było, że jedziemy w roli faworytów jako jedna z 3 drużyn do mistrzostwa. Przeciwnicy nasi główni to Konsalnet Warszawa i Nosan Kielce. I na tej sesji okazało się, że wyraźnie pokonaliśmy aktualnych mistrzów Polski 14-7 Nosan Kielce. Metal Fach Sokółka do 11, to też był bardzo trudny i ciężki mecz. Natomiast no, nasz odwieczny przeciwnik, którego w ostatnim okresie nie możemy pokonać w żaden sposób, Konsalnet Warszawa, bardzo wyrównany mecz. 8-8, 10-10, ostatecznie przegrywamy niestety 14-11. O awans do finałów ligi lubiński zespół zagra w ostatnim zjeździe w Gdańsku pod koniec września. Małymi punktami, zdobytymi partiami prowadzimy z tymi 2 drużynami i na razie jesteśmy głównymi kandydatami do tego, żeby zagrać w finale play-off tych zawodów, ale jeszcze przed nami 3. kolejka, 3. zjazd, jeszcze 3 trudne mecze i wtedy zobaczymy. Podczas ostatniej serii spotkań lubiński zespół wystąpił w składzie Mieszko Fortuński, Konrad Juszczyszyn, Marek Kudlik oraz Marcel Fortuński. To już wszystko w dzisiejszym sporcie. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.